Europoseł Twojego Ruchu i Europy Plus, Marek Siwiec w poznańskim studiu. Dzień dobry, witam. Witam, witam Państwa. Mogę słowo dodać do Pani profesor, która o matematyce mówiła. Pewnie Pan by chciał powiedzieć, że matematykę z matury by Pan zdał jako fizyk. Nie wiem, czy dzisiaj bym zdał, ale ja bym chciał zachęcić tym, że matematyka oparta jest na żelaznej logice. Jeżeli pozna się mechanizm, to można po prostu, znając założenia, doprowadzić do końca pewne myślenie. I to jest coś, co bardzo pomaga w życiu. Chcę zachęcić w ten sposób wszystkich, żeby się tej matematyki uczyli, pokonali niechęć, bo to się po prostu przydaje nie tylko jak się gra na komputerach. To my teraz trochę o logice politycznej. Wstydzi się pan trochę za Europę i Unię? Ja się nie wstydzę, ja rozumiem tą logikę, ja rozumiem dobrze to, co mówi Steinmeier, rozumiem polityków europejskich. I nie ma pan poczucia, że Europa się kompromituje w sprawie Ukrainy? Nie, nie kompromituje się, po prostu robi to, co jest w stanie zrobić, a jest w stanie niedużo zrobić, dlatego że znaleźliśmy się w pułapce offside'owej. Rosja tą pułapkę dla nas przygotowała. Przez wiele, wiele lat zachowywała się tak, jakby chciała z nami współpracować i my, mówię my, Unia Europejska, Zachód, może mniej Stany Zjednoczone, choć też Stany Zjednoczone, daliśmy się trochę zwieść tym gestom modernizacyjnym, tym gestom o współpracy. Gdy pierwszy raz pokazano kły w Gruzji, uważaliśmy, że to jest epizod. Te kły są dzisiaj pokazane po raz kolejny i trzeba z tego wnioski wyciągnąć. Nie jest tak, że Europa jest zawsze krok z tyłu, zawsze o parę tygodni spóźniona w tych reakcjach z Rosją? Znaczy Putin ją wyprzedza, zostawia na offside'zie i wybiega do przodu? W tej chwili tak jest, dlatego że trwa wojna, po pierwsze wojna nerwów, po drugie wojna psychologiczna, po trzecie trwa starcie zbrojne. Więc jeżeli, gdybyśmy opisali logikę Putina, ona się sprowadza do tego, że będzie tak destabilizował, aby powstały warunki do katastrofy humanitarnej, aby tak jak dzisiaj opublikowano Białą Księgę, która na 80 stronach pokazuje drastyczne przypadki łamania praw człowieka przez, to tak ładnie będę cytował, ultranacjonalistyczne, neonazistowskie, ekstremistyczne siły na Ukrainie. Więc Rosja po prostu gra czasem i gra na destabilizację. My musimy, i my też gramy, bo my umacniając rząd w Kijowie chcemy pokazać, że jeżeli ruszą się reformy i pozytywne zmiany inicjowane przez Kijów, no to wtedy w tym starciu będzie przynajmniej 1-1. Ale nie udowadniamy sobie, ale co najgorsze też światu i Rosji, że Unia Europejska jest wolna, jest nieporadna, jest niedecyzyjna, jest rozmęłana, a powinna mieć odwagę i szwung do działania. Unia Europejska jest wolna, ale wolna w rozumieniu takim, jak pan powiedział, i też w rozumieniu wolności. W każdym tego słowa znaczenia. I z tej wolności wynika nieporadność, bo gdyby istniał tutaj ośrodek zarządzania, który miałby niewiele wspólnego z demokracją, można by szybko i skutecznie podejmować decyzje. Tak, jest za mało europejskiej polityki zagranicznej, mało europejskiej polityki bezpieczeństwa, nie ma europejskiej armii jako komponentu NATO. I to są elementy programu mojej partii, o którym my mówimy. Więcej Europy. To jest odpowiedź na ten kryzys. Moja partia. Dziś pan już wie, że ta moja partia, czyli Sojusz Palikota z Kwaśniewskim, Siwcem i Kaliszem, to nieporozumienie? Nie, ja z pokorą czekam na wyniki wyborów, dlatego że rozmawiamy pokorą z wyborcami. Patrząc na, mówię, że z rosnącą pokorą, jeśli spojrzy nie, się na sondaże. Pokora nie może wzrosnąć lub zmalać. Pokora to jest coś. Coś, co istnieje albo tego nie ma. Ja tą cechę posiadam. A pokora polega również na tym, że słucha się ludzi. Ci ludzie mówią różne rzeczy. Mówią rzeczy takie jak pan, ale mówią też inne rzeczy, które sprowadzają się do tego, co wy tak naprawdę chcecie zrobić. Ale w sondażach my to pokazujemy, też mówią, że... przekonujemy. W sondażach mówią, taki sojusz nam jest niepotrzebny. Mamy Lewicę, tak, mamy Liberałów, mamy Korwin-Mikke, po co nam Palikot? Nieraz te sondaże sprowadzały ludzi na manowce. Ja podchodzę z szacunkiem do tych ludzi, którzy robią sondaże. Nie zawsze rozumiem metodologię, którą się prezentuje. Trzeba sondaże czytać, ale trzeba robić swoje. Przynajmniej jeszcze przez 18 dni jesteśmy dokładnie na półmetku kampanii wyborczej. Co zawodzi? Bo coś zawodzi. To jest za wcześnie o tym mówić, co zawodzi. A mogę powiedzieć, co wypróbujemy. Próbujemy pakiet entuzjazmu, świeżości z odrobiną szaleństwa, który prezentuje ekipa młodych ludzi, których wciągnął Janusz Palikot do polityki szturmem i w sposób wyjątkowo odważny i fascynujący. I próbujemy mariaż z doświadczeniem, które na przykład ja prezentuję. Ja komunikuję
komunikuję się tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce z ludźmi, którzy mają około 30, nie mają z tą komunikacją problemu. Więc jeżeli to nie wypali, to znaczy, że przeszczep się nie udał. Jeżeli wypali, to my rozkorkowujemy polską politykę. Pojawia się coś nowego i później już będzie szło w postępie geometrycznym. Stąd ta nienawiść i stąd to walenie w nas z każdej strony. No ale cóż, to, co cię nie zabije, to wzmocni. Nie przesadzałbym z tym waleniem, bo mam wrażenie, że więcej jest obojętności niż walenia. Chyba co, obojętność to jest raczej świadczy o arogancji, tak? Po jednej stronie jest pokora, to po drugiej stronie jest arogancja. Ja widzę w tych dużych partiach, zwłaszcza w Platformie Obywatelskiej, arogancję. Myśmy wczoraj zaproponowałem taką tablicę, taki portal internetowy pod tytułem Wielkopolska Agora Wyborcza, żeby każdy z kandydatów z jedynek mógł wpisać co chce, żebyśmy zaczęli polemikę, rozmowę. Ja wczoraj umieściłem pierwszy wpis, który mówi o tym, jak Platforma nadużywa stanowisk do prowadzenia kampanii wyborczej. Nikt nie odpowiedział z Platformy na to. Więc jeżeli my prezentujemy pokorę i zaangażowanie, a oni arogancję, to przegrają prędzej czy później. To ja panu podpowiem, co zawodzi. Na przykład zawodzi kampania oparta na gandziobusie i antyklerykalizmie. To już nie są hasła, które są w stanie porwać Polaków najwyraźniej. Wie pan, to nie są... Podoba się panu kampania oparta na trawce i paleniu marihuany? Ja wiem, że na stronie internetowej, która zajmuje się depenalizacją marihuany, jest 150 tysięcy uczestników obserwujących. I wiem, że Organizacja Narodów Zjednoczonych i liderzy świata mówią o tym, że walka w rozumieniu takim, że będziemy do więzienia zamykać tych, którzy na własny użytek ten czas się skończył. W Czechach to zrozumieli. Pan też jest za wolnymi konopiami. Nie, ja jestem za tym, żeby nie karać ludzi, którzy na własny użytek chcą tego akurat używać. Ja tego nie używam i uważam, że każda używka jest zagrożeniem, ale jeżeli są tacy ludzie, którzy tego chcą, to nie wolno ich wsadzać do więzienia. Polski system jest obłudny, dlatego że niby daje możliwości odstąpienia od postępowania, tak naprawdę łatwiej jest człowieka zapuszkować i mieć święty spokój. I uważa pan, że to porywa wyborców? Nie wiem, czy porywa, ale na pewno trafia do tych, którzy myślą w tych kategoriach. Tak myśli były sekretarz generalny ONZ-u, tak myśli Kwaśniewski, tak myślą setki ludzi na świecie, więc niech ten głos w Polsce wybrzmi. No to niech skoro się odbędzie tak myśli jakaś Kwaśniewski, polemika. To rzeczywiście już nie mamy o czym dyskutować. Nie wiem, wie pan zapytał mnie, kto myśli, odpowiedziałem, kto myśli. To nie jest tak, że autorytet przesądza sprawę, ale musi być tego typu sygnał wysłany do wyborców, że ktoś o tych sprawach chce rozmawiać. To jest przecież element bardzo zróżnicowanej polityki europejskiej. Są kraje, gdzie jest dozwolone używanie, są kraje, gdzie się za to idzie do więzienia. My jesteśmy w tym kraju, gdzie nawet nie wolno na ten temat rozmawiać. I to jest haniebne. A jeśli ten Kwaśniewski jedzie do Rzymu na kanonizację papieża, a Palikot go krytykuje, to pan stoi po której ze stron? Ja stoję po stronie Kwaśniewskiego, dlatego że jako mąż stanu i człowiek, który uczestniczył w życiu publicznym Polski, był również świadkiem działalności publicznej Jana Pawła II, która doprowadziła do sukcesów Polski, był aktywnym uczestnikiem, to ma prawo jako osoba prywatna pojawić się tam, gdzie ma ochotę. Janusz Palikot powinien jedną rzecz powiedzieć i mnie to powiedział, być może powie to publicznie, że gdyby był prezydentem, to by nie pojechał i to jest inne spojrzenie na politykę, ma do tego prawo. Ale rozumiem, że kiedy Palikot krytykuje Kwaśniewskiego, to pan uważa, że Palikot popełnia błąd. Nie, wie pan, krytyka i rozmowa o tym, czy należy pojechać do Rzymu, czy nie, jest tak naprawdę rozmową o tym, jak powinny wyglądać relacje nowoczesnego państwa europejskiego z Kościołem, który jest archaiczny i prezentuje wizerunek z minionego wieku. I to nawet nie jestem pewien, czy z 20, może jeszcze wcześniej. A pan, gdyby był prezydentem, to by pan pojechał na taką kanonizację, czy nie? Wie pan co, najpierw dam się wybrać, natomiast ja na tą kanonizację mogłem jechać jako poseł i nie pojechałem, bo uważam, że oddzielenie sakrum od profanum to jest pewien element, który konstytuuje nowoczesną Europę. Nie przypadkiem w Parlamencie Europejskim żaden budynek, żadne miejsce nie jest nazwane imieniem duchownego. Dlaczego? Dlatego, że to są dwa światy, które się nawzajem respektują, szanują, są sobie potrzebne, ale nie przenikają się nawzajem, a u nas niestety jest taka tendencja, żeby się przenikały. O sferze profanum Marek Siwiec, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.